Czy jesteś zadowolony ze swojego dzisiejszego wstępu i ogólnie z ostatnich spotkań, które rozpocząłeś w pierwszym składzie? Ja myślę, że z meczu na mecz było coraz lepiej. Ten mecz myślę, że był najlepszy w moim wykonaniu z tych trzech, co rozegrałem. No, co do meczu, myślę, że dobrze graliśmy. Wiadomo, Piast miał swoje sytuacje, ale my dobrze w kompakcie broniliśmy, więc no 1-0. Niestety później nie udało się dograć tego meczu, ale jestem na pewno z meczu zadowolony. A ta sytuacja bramkowa, ty tam się potknąłeś, czy celowo przepuściłeś piłkę do Marko? Że tak powiem, prześlizgnęła mi się po nodze. Myślę, że powinienem drugą nogą oddawać strzał, nie tą, co trzeba oddałem i no i wyszła, powiedzmy, asysta. Ogólnie ten cały sezon w fatalnym wykonaniu Lechii. Jakie są w tobie uczucia po tym spadku, po tym, co się działo w ostatnich tygodniach? Ja myślę, że najbardziej to taki smutek i może złość, że nie udało nam się, powiedzmy, tego dociągnąć na bezpiecznym miejscu i ten, powiedzmy, środek też był taki początek tej rundy wiosennej, taki średni w naszym wykonaniu. Ze swoich własnych statystyk? No to na pewno nie jestem zadowolony, też mało, no dość mało minut, mało, praktycznie nic w statystykach, więc nie jestem zadowolony. Zapytam wprost, bo teraz pewnie sporo w Lechii się zmieni. Zostajesz na kolejny sezon, czy jeszcze o przyszłości nie chcesz rozmawiać? No, ciężko mi powiedzieć na ten moment o przyszłości. Na pewno będziemy rozmawiać i z klubem, i z menadżerem, więc na razie na ten moment nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zostaję podziękować i co by nie mówić, pogratulować dzisiaj przyzwoitego występu, niezłego nawet. No myślę, że trzeba już się nastawić na pewno na tą pierwszą ligę i no i jak najwcześniej wrócić do tej elity, bo to chyba jest najważniejsze dla każdego z nas.